To jest wywiad gospodarczy Grażyna Raszkowska. Dzisiaj będziemy rozmawiać o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na polskim rynku pracy, o tym, jakie są z tego korzyści, kto na tym korzysta, kto ewentualnie... Traci. Mamy coraz więcej przykładów firm, które decydują się jednak na zatrudnianie osób niepełnosprawnych. I naszym gościem dzisiaj w studio jest pan Krzysztof Michałkiewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Panie ministrze osoby z takimi różnymi ograniczeniami mobilności czy w ogóle percepcji dzisiaj stanowią 12% polskiego społeczeństwa, różnie licząc około 5 milionów. To jest taka duża bardzo grupa osób, ale ile z tych osób ma powiedzmy orzeczoną niepełnosprawność, taką zakwalifikowaną tak, że ta jestem osobą niepełnosprawną i mam na to dokument. Bardzo różnie są liczone osoby niepełnosprawne. Tych z orzecznictwem, tych z niepełnosprawnością prawną mamy około 3 milionów, i to są osoby, które mają orzeczenie o niepełnosprawności. Natomiast, oczywiście, w spisie powszechnym to było około 5 milionów. Niektórzy eksperci mówią, że, tego, że tych osób jest jeszcze więcej. Cieszę się ogromnie, że program Dostępność nie mówi o osobach niepełnosprawnych, ale mówi o tych wszystkich osobach, którzy, którzy z różnych powodów mają ograniczone możliwości przemieszczania się i te specjalne potrzeby tych osób staramy się załatwiać, wykorzystując te doświadczenia, które w pokonywaniu barier wypracowali osoby, wypracowały osoby niepełnosprawne i to jest chyba właściwe podejście, że nie niepełnosprawność, ale te specjalne potrzeby powinny decydować o tym, że powinniśmy budować świat przyjazny dla wszystkich. Także dla osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne, osoby starsze, osoby, które mają problemy właśnie z mobilnością, ten program dostępność, o którym pan wspomniał, to ogromny program rządowy tam ponad 20 miliardów jest w ciągu lat oczywiście na to przeznaczanych, ale mówiąc o samym zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, to tutaj to jest osobny problem, prawda? To jest jeszcze taki można powiedzieć dział w tej w tej w tym całym programie, który, który zasługuje na szczególną uwagę, dlatego że. Przecież wiele osób niepełnosprawnych chciałoby podjąć pracę, a jej nie podejmuje. Są też firmy, które rozumieją, że jest to coraz bardziej potrzebne, ale trochę się boją. Nie wiedzą, jak to zrobić, żeby takie osoby niepełnosprawne do nich trafiły. Dobra, dobra sytuacja na rynku pracy jest dla nas szansą i wyzwaniem, żeby faktycznie jak najwięcej osób niepełnosprawnych, osób, które chcą pracować, a są ograniczone z powodu swojej niepełnosprawności, mogły zafunkcjonować na rynku pracy. Te bezrobocie wśród osób niepełnosprawnych nie jest zbyt duże, 7,2% w tej chwili, więc jest rekordowo niskie. Wśród osób niepełnosprawnych, mówimy Tych teraz. osób aktywnych, niepełnosprawnych, którzy chcą, chcą pracować, którzy zarejestrowali się jako osoby bezrobotne w urzędach pracy. I oczywiście. Nie każda osoba niepełnosprawna może sobie pozwolić na aktywność zawodową, ale na pewno dla wszystkich możliwość podjęcia pracy, możliwość bycia aktywnym daje niesamowite plusy, jeśli chodzi o rehabilitację, jeśli chodzi o poczucie własnej wartości, jeśli chodzi o niezależne życie, jeśli chodzi o poczucie bycia potrzebnym. I uważam, że to jest ciągle duże wyzwanie dla nas wszystkich, żeby to osoby niepełnosprawne, które mogą i chcą pracować, mogły znaleźć zatrudnienie na rynku pracy. Podejmujemy oczywiście szereg, szereg wysiłków, żeby to było możliwe. Staramy się przede wszystkim koncentrować na tych, którzy z różnych powodów, mają trudności ze znalezieniem pracy. Bo te i rezerwy chyba są bardzo duże. Przepraszam, tylko powiem, bo w osoby niepełnosprawne w Polsce to jednak dwa razy więcej tych osób w Europie jest zatrudnionych niż u nas. Takie są dane, które mówią, że tutaj te rezerwy są ogromne, w tym sensie, że mamy duże pole do popisu, żeby tę sytuację to jest, to jest troszkę zawsze, zmieniać. Zawsze trudno do porównania, bo. Bardzo różnie się definiuje i liczy osoby niepełnosprawne w różnych krajach, ale nie zmienia to faktu, że ciągle ta aktywność osób niepełnosprawnych jest niższa niż, niż ich kolegów, koleżanek w innych krajach i tutaj na pewno mamy duże możliwości powiększania tego. I tak jak wspomniałem, staramy się zainteresować pracodawców zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. PFRON Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i jego rada nadzorcza uruchomiła szereg programów które mają pomagać tym którzy chcą być aktywnie czyli pieniądze powodów, są czyli pieniądze są, z tego nie korzystają mamy, taki pakiet programów aktywni plus w ramach tego mamy program stabilne zatrudnienie chodzi nam o dobre i stabilne miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych te stabilne zatrudnienie jest kierowane do administracji publicznej ciągle różnego rodzaju instytucje ministerstwa urzędy centralne nie spełniają wskaźnika zatrudniania osób niepełnosprawnych ciągle płacą niekary płacą składki na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych Gdyż nie są w stanie zatrudnić osoby niepełnosprawne. Ten program Stabilne Zatrudnienie ma to zmienić. W ramach tego programu uruchomiliśmy całą dużą ilość różnego rodzaju staży, gdzie osoby niepełnosprawne mogą zdobywać umiejętności, mogą uczyć się jak. Być aktywnymi w instytucjach rządowych. I ministerstwa poszczególne, i poszczególne instytucje rządowe przygotowały tego typu miejsca. Podpisaliśmy porozumienie z szefem służby cywilnej i faktycznie te staże w tej chwili całkiem dobrze się rozwijają. Mam nadzieję, że większość tych osób, które, które skorzysta ze staży, później zostaną w tych instytucjach. Na dłużej na dłużej tak. albo albo w ogóle bezterminowo będą pracownikami. Natomiast warto zatrudniać osoby niepełnosprawne, to często są bardzo dobrzy pracownicy, którzy starają się, żeby pokazać, że nie są gorsi od sprawnych pracowników, że nie, że mają te same umiejętności, a często ich zaangażowanie jest dużo większe niż pozostałe Czyli mamy taką grupę firm, instytucji publicznych, urzędów, które w tej chwili otwierają się, rozumiem na osoby niepełnosprawne przy pomocy różnych działań i zachęt, które są podejmowane. Jest też grupa firm, takich jak spółki, inne spółki Skarbu Państwa to to i PKO BP, to... ostatnio się chwaliło po prostu tym, że podpisało ten Zresztą, program PKN Orlen wcześniej Energa, więc tu, tutaj chyba też warto na to zwrócić uwagę. uwagę. Drugi program w ramach tego pakietu, praca i integracja i w ramach tego podpisujemy właśnie umowy z największymi firmami, z największymi spółkami na naszym rynku, które chcą być społecznie odpowiedzialne, które chcą twa, tworzyć miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych, którzy chcą, żeby ich wizerunek był także Firmy, która jest przyjazna osobom niepełnosprawnym i w ramach tego także podpisaliśmy szereg umów, o których o kilku pani wspomniała, to są te najważniejsze. Negocjujemy z następnymi spółkami jest szansa, że będą także, następne podpisywane. Tak, tak, jest szansa, natomiast także Poczta Polska oprócz tego, które Polska pani też. wymieniła. W każdym razie szukamy także organizacji pozarządowych, które będą pomagały tym firmom w tworzeniu miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, a także będą rekrutować i przygotowywać osoby niepełnosprawne do funkcjonowania w tych, w tych firmach. Czy firmy potrzebują takiej pomocy, bo wspomniał pan panie ministrze w tej chwili o właśnie organizacjach pozarządowych. To jest też cała to, to, to jest, gama działań, prawda? To jest ciekawe, że firmy chętnie czasami by zatrudniły osoby niepełnosprawne, ale się boją. Nie wiedzą jak to zrobić. Więc te programy mają tak. A najbardziej ich, czego się boją? Jakie obawy są formułowane? Że będzie problem, że będzie kłopot, ktoś będzie gorzej pracował? Ja sądzę, że to jest wynika przede wszystkim z braku wiedzy. Wspomniała Pani o programie dostępność w ramach tego programu dostępności mamy na przykład taki program, gdzie szkolimy pięciu tysięcy pracowników transportu zbiorowego, transportu publicznego tylko właśnie pod kątem rozpoznawania potrzeb osób niepełnosprawnych, umiejętności zachowania się wobec osób niepełnosprawnych, czy także możliwości towarzyszenia im, pomocy, wspierania w trakcie podróży. Więc oczywiście potrzebna jest wiedza, potrzebne są umiejętności bo czasami trzeba także umieć pomagać. Nie wystarczy chcieć, trzeba także umieć. Oczywiście pracodawcy i współpracownicy powinni być przygotowani do tego, że osoba niepełnosprawna będzie współpracownikiem tych osób. Powinno być przygotowane miejsce pracy. Często trzeba doposażyć te miejsca miejsce pracy, doposażyć przestrzeń, która z której ta osoba niepełnosprawna będzie korzystała. W tym uczestniczymy, to finansujemy i oczywiście zachęcamy pracowników, żeby tworzyli miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych. Także chciałem mocno podkreślić, że dbając o te dobre miejsca pracy, o stabilne miejsca pracy, staramy się także dofinansowywać, ułatwiać zdobywanie kwalifikacji i wykształcenia przez osoby niepełnosprawne. Mamy program Student, a w ramach tego pakietu. Program aktywni Student plus, jest w ramach aktywni Plus, tak to jest? W ramach aktywni Plus mamy program absolwent, czyli nie wystarczy, żeby osoba niepełnosprawna zdobyła wykształcenie. Chcemy także, żeby po tym, w trudnym okresie, bo to często wymaga dodatkowego wysiłku, żeby te wykształcenie w przypadku osoby niepełnosprawnej zdobyć, żeby w także zafunkcjonowała w miejscu pracy, żeby znalazła pracę zgodną z jej wykształceniem i jej umiejętnościami, żeby te studia były inwestycją w tą osobę i w jej przyszłość, a nie tylko, że często po dużym wysiłku, jakim było zdobycie wykształceniu, nie mogą ta osoba zdobyć niepełnosprawna pracy. wraca do swojego rodzinnego domu, a w małej miejscowości często nie ma zapotrzebowania na tek, na osobę z tymi kwalifikacjami, które ta osoba zdobyła, więc staramy się także osobom niepełnosprawnym, którzy zdobyli wykształcenie, pomóc w tym pierwszym okresie i pomóc w znalezieniu pracy, ale także w zadoptowaniu się w tym miejscu pracy i w przez, w przetrwaniu nie złe słowo i, w, i pomagamy im także w tym okresie, poszukiwania, pracy, pracy zgodnej z zgodnej trudno z może też być rekrutacja bo można sobie wyobrazić jednak, że rekrutacja osoby niepełnosprawnej i sprawdzenie ich umiejętności i tak dalej dotarcie jest troszeczkę inna niż w przypadku osób które nie są niepełnosprawne, ale jeszcze chcę Pana zapytać, Panie Ministrze, czy więcej osób z Państwa doświadczenia teraz wynika woli pracować w takich zakładach chronionych, to są takie znane przecież hasło zakłady chronione, czy też na otwartym rynku pracy i radzić sobie tam po prostu jak osoba pełnosprawna na tym otwartym rynku pracy? I oczywiście i chroniony rynek pracy, i otwarty rynek pracy są potrzebne z tego względu, że Wiele osób niepełnosprawnych, szczególnie w starszym wieku, wolą pracować w chronionym zakładzie pracy chronionej, gdzie faktycznie te wsparcie i ułatwienia są wyższe, większe. Natomiast wielu młodych niepełnosprawnych chce być normalnie traktowana chce być oceniana ze względu na wiedzę, ze względu na umiejętności, którymi dysponuje, i oni oczywiście szukają, Pracy przede wszystkim na otwartym rynku pracy i jest ciekawe zjawisko, że od kilku lat tych osób zatrudnianych na otwartym rynku pracy jest więcej niż w chronionym, na chronionym rynku pracy i to ta różnica się powiększa. Widać wyraźny trend, że coraz więcej osób niepełnosprawnych pracuje na otwartym rynku pracy. Pracuje i chce, tak, właśnie na ten otwarty rynek, rynek pracy ale, ale trafiać. To to faktu, że tak, że. Także dla części osób niepełnosprawnych ten chroniony rynek pracy jest szansą na to, żeby mogli być aktywni zawodowo i oczywiście zdajemy sobie sprawę, że, ty, że one wymagają te zakłady pracy chronionej także wsparcia i to także wsparcia dostosowanego do zmieniających się okoliczności ponieważ powoli się zbliżamy do końca naszej rozmowy panie mistrze jakie korzyści gdybyśmy mogli wymienić najważniejsze korzyści dla pracodawców które wynikają z tego że zatrudniają osoby że te, ci pracodawcy zatrudniają osoby niepełnosprawne jakie to są korzyści oczywiście oczywiście i w urzędach pracy i w oddziałach państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych i na stronach państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych państwo znajdą Wszystkie potrzebne informacje, natomiast tutaj już mówiliśmy, że oczywiście finansujemy dostosowanie miejsc pracy, finansujemy dodatkowe wyposażenie miejsca pracy pod konkretną osobę niepełnosprawną, ale także dofinansowujemy i wynagrodzenie osoby niepełnosprawnej, i oczywiście także mamy cały szereg ulg dla tych pracodawców, którzy zatrudniają w dużym stopniu osoby niepełnosprawne, gdzie ten wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest odpowiednio duży i to wszystkie rzeczy to są to jest nasze wsparcie dla zatrudniania osób niepełnosprawnych, ale chciałem mocno podkreślić, że osoby niepełnosprawne są, są. Bardzo dobrymi pracownikami, i, i warto także inwestować w zatrudnianie osób niepełnosprawnych i tym z tym akcentem. Są to dobrzy pracownicy. Osoby niepełnosprawne to pełnowartościowi, dobrzy pracownicy. Pan Krzysztof Michałkiewicz, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych, był dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję za dziękuję, spotkanie. Dziękuję państwu.